Witam serdecznie w moim teście. Dzisiaj zaprezentuję test płynu do mycia rusztowań grillowych i piekarników. Płyn do mycia właśnie tych jest firmy FN Group i nazywa się For Home Free Place Glaze Over and Over Cleaner o pojemności 750 ml i przeprowadzimy czyszczenie brudnego rusztowania z piekarnika. Jak widzicie Państwo, jest bardzo zaśnieżone i brudne to rusztowanie. Więc bierzemy płyn i spryskujemy całe rusztowanie. Później bierzemy papierowy ręcznik i przecieramy ręcznikiem papierowym brudne rusztowanie. A jak nie chce zejść ręcznikiem, bierzemy druciaka i czyścimy. No i rusztowanie powoli zaczyna brud już schodzić. Jak tu Państwo widzą, widzicie, zaczyna schodzić brud z rusztowania. Bardzo delikatnie, nie trzeba zbyt mocno przyciskać, a brud sam schodzi. Jak Państwo widzicie, już sam brud tutaj na zlewie już nawet się osadza, brud z tego właśnie całego piekarnika. I tak czyścimy każdy drut po kolei. Ten płyn również się nadaje do czyszczenia piekarników w środku. I czyszczenie piekarników przeprowadzę, jak skończę czyścić to rusztowanie, będzie pokazany, jak wyczyścił płyn piekarnik w środku.
A chcemy to wszystko przemyć już na czysto, przepłukać ze środka i z całej tej brudy nam się już brudą same od siebie. Przepłukowujemy bieżącą wodą. Pukamy właśnie pod bieżącą wodą czysto i widzimy, czy jeszcze nam gdzieś coś zostało brudnego. Mamy już czysty rusztowanie do pieca. Jeszcze w jednym miejscu nam zostało do tutaj do przeczyszczenia i nie puściło. Ale większość uporczywego brudu już puściła i całe rusztowanie mamy czyściutkie, błyszczące jak nowe. Mamy jak nowe puszczące. Ten środek jest bardzo, bardzo dobry. Usuwa wszystkie zabrudzenia z rusztowania. Pokażę Państwu, jak wygląda mój piekarnik przed czyszczeniem. Jest cały brudny. To wszystko wyczyścimy tym samym środkiem oraz będziemy czyścić tą oto brudną szybę z tych oto brudnych plam w czasie pieczenia, z osadów, z pieczenia ciast i innych rzeczy. Tak będzie wyglądał piekarnik po wymyciu. Więc żeby na chwilę to namoczyć, spryskamy tym oto środkiem. Wszędzie. Cały piekarnik dokładnie, żeby środek mógł zacząć przez chwilę działać. Teraz spryskamy jeszcze szybę. I odczekamy tak, no do 2 minut czekać, żeby środek zaczął działać, żeby namoczył te brudne plamy. I po tych 2 minutach już nawet widać, że zaczyna spuszczać brud, bo widać już tutaj zacieki, że zaczyna właśnie środek już swoje robić powoli. Po tych 2 minutach bierzemy i czyścimy piekarnik takim oto druciakiem albo jakąś taką szorstką gąbką, żeby po prostu zdzierał ten brud, który jest osadzony w piekarniku.
chcemy sprawdzić, czy mamy już wszystko wymyte, to teraz musiałem wziąć to i przepukać na do czysta, żeby zobaczyć, gdzie nam jeszcze jakieś brudy pozostawały. Więc bierzemy czystą szmatkę i ścieramy ten brud, który już skarliśmy, czyli całą tą brudną pianę brązową ścieramy. No i kilka razy musimy przepukać szmatę, bo momentalnie szmata się robi brudna, ale dużo już widać tego brudu puściło. A powiem Państwu, że ten piekarnik dawno już nie był czyszczony. Żadnym takim porządnym środkiem nie był czyszczony. Więc dużo po pierwszym zastosowaniu tak już puściło. Teraz wygląda piekarnik po wyczyszczeniu. Ta czarna plama na środku piekarnika już zniknęła. Środek bardzo dobry do czyszczenia. Szyba lśniąca, czysta, przejrzysta. Dziękuję za oglądanie mojego filmu i subskrybowanie mojego kanału. Polecam również do oglądania filmy z innych testów środków czyszczących tej oto firmy FM Group serii For Home środki do czyszczenia domu.